Góry to mój cały świat. To dzięki nim ładuję baterie do przekraczania własnych granic. Revolt Energy. No dobrze, bo z uśmiechem łatwiej przez życie, więc tego się trzymamy podczas tej rozmowy. Fakty są takie, że najlepsze miejsce dzisiaj wśród kobiet, Nicole Konderla, 21 miejsce, Kamil Stoch, 21 miejsce, no to jest poziom. No, można tak to brać. Dobra, teraz fakty są też takie, że u was było 28 dziewczyn, ale po prawdzie, po tym co działo się wczoraj, to myślę, że 21 miejsce, nie patrzę teraz na warunki, na okoliczności, to byłaby niezła informacja. A myślę, że tak. Żałuję, że nie było tej drugiej serii, bo gdzieś pomału rozgryzam tą skocznię i o co tam chodzi. Także szkoda, że dzisiaj tylko jeden skok. No, na pewno lepsze skoki niż wczoraj rano zdecydowanie i myślę, że jutro jak się uda skoczyć trzy skoki, to też będzie coraz lepiej. Tej drugiej to tam ze 150 co najmniej by było, nie? Nie, no dobra, ale może do stówki by doleciała. No i właśnie, łopatami nie można, jeszcze łyżeczkami. Wczoraj po tym mikście to było trochę jak w czajniku, że cała para w gwizdek poszła? Nie, szczerze to nie. Tak w sumie na spokojnie i drugi skok był trochę lepszy. I tak generalnie małymi kroczkami. Jak rozgryźć te skocznie, miłe kopszance? No właśnie się zastanawiam cały czas i tam czekam na jakieś rady. Nie, no mam trochę problem z pozycją dojazdową, jest w planicy to wszystko fajnie funkcjonowało, tutaj jest troszeczkę inna skocznia z inną charakterystyką i się dosyć nisko leci za... gdzie? No w powietrzu. I ten, no i mam problem po prostu, ale pomalutku gdzieś to tam próbuję i no zbieram doświadczenie przede wszystkim. Pierwsze punkty, to się wydarzyło. Pewnie okoliczności no nie takie, jakbyś chciała, ale one są. Są, no na pewno może gdzieś będzie łatwiej, bo jutro jadę z numerem 2, także nie muszę się bardzo śpieszyć, tylko troszeczkę mniej. Nie no, fajnie, bo są punkty, ale myślę, że dopiero się będę cieszyć faktycznie z punktów, jak przejdę kwalifikacje i do tej drugiej serii wejdę, bo będę miała fajne skoki. Ta opinia się powiela, że to naprawdę było dzisiaj niebezpieczne. No to kogo tutaj wystawić się na zestrzelenie? Nicole Konderla, numer 1. Tak było wczoraj, tak było dzisiaj. To nie jest łatwa rola, kiedy na tak dużym obiekcie trzeba spróbować. Z czym to się je w takich warunkach? No nie było. Przyznam, że wczoraj pierwszy skok było sporo stresu. Jeszcze ściągali mnie z belki i tak sam się, kurde, jeszcze raz mnie ściągną, to chyba naprawdę się rozmyślę. No ale gdzieś to poradziłam sobie, myślę, jako tako z tym stresem. Te skoki no nie wyglądają dobrze, ale wiem, gdzie jest problem, wiem, że potrafię skakać, bo na treningach to wygląda dobrze i to jest kwestia czasu, żeby też się wgryźć w jakieś te nowe skocznie i przełożyć te skoki treningowe.